Remont torowiska i nawierzchni ulic na Alei Piastów to jedna z największych i najbardziej skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych w Szczecinie realizowanych w ostatnich latach. Prace postępują od kilku miesięcy i powoli kierują się w stronę Pomorzan. W środę rozpoczął się kolejny etap, który może wiązać się z dużymi problemami dla kierowców samochodów i pasażerów komunikacji miejskiej. Firma, która odnawia nawierzchnię w Alei Piastów, ma czas dokładnie do 6 października, by zakończyć te prace. Stąd też kierowcy, którzy jadą od strony ulicy Dąbrowskiego do ulicy Jagiellońskiej, a także od ulicy Jagiellońskiej do skrzyżowania Alei Piastów z ulicą Powstańców Wielkopolskich, Mieszka I czy Aleją Bohaterów Warszawy, muszą liczyć się z tym, że wielokrotnie jeszcze będą wprowadzane zmiany w organizacji ruchu. Prace są wykonywane na pasach przyległych do torowiska. Jednocześnie wykonywana będzie warstwa ścieralna na odcinku od Ronda Szyrockiego do ulicy Narutowicza w obu kierunkach. Prace będą wykonywane na pasach przyległych do chodnika. To tempo prac i zakres prac będzie w różnych etapach się zmieniał. W tej chwili kończą się prace na odcinku pomiędzy ulicą Ku Słońcu a ulicą Dąbrowskiego. Rozpoczynają się prace na kolejnym odcinku, czyli od ulicy Narutowicza do placu Kościuszki. Po zakończeniu tego etapu prace będą kontynuowane od placu Kościuszki do ulicy Jagiellońskiej. To już kolejny etap prac w Alei Piastów. Jak zapewniają przedstawiciele Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, zmiany na ulicy są widoczne i odczuwalne. Ten standard jest odczuwalny oczywiście już na odcinku pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a ulicą Narutowicza. Tam oczywiście jeszcze trwają prace na jednym z pasów. Niemniej jednak kierowcy mają już możliwość jazdy po nowej, równej nawierzchni, która oczywiście zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo i komfort jazdy. Etap, o którym mowa, zakończy się w październiku.